Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach niewątpliwie umocnił tą swoją pozycję jako największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej. Blisko 11 tysięcy gości stacjonarnie przez te 3 dni. Najważniejsze osoby w biznesie, najważniejsze osoby w polityce, w samorządzie, w administracji. Także bardzo cieszymy się, że kongres już tak powrócił z pełnym impetem po tej trudnym okresie takim pandemicznym. To jest bardzo dobry pomysł, żeby również można było się wystawić i zapraszać tych gości kongresowych do nas w nasze przestrzenie. Między innymi miasto Katowice, myślę, z bardzo efektownym, efektywnym stanowiskiem, symbolizującym tą też gospodarkę naszego miasta, bo wprawdzie historyczną, bo nawiązujemy tutaj naszą zabudową do Nikiszowca, tworząc właśnie taki zielony Nikiszowiec, takie miejsce, w którym możemy spokojnie odpocząć, w którym możemy porozmawiać, podyskutować o naszej przyszłości. W tym roku Domania Ostrów już po raz 10 jest partnerem społecznym Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Bardzo się cieszymy, że przez tyle lat udaje nam się jakoś łączyć ten świat biznesu, polityki, samorządowców z pomocą, z tym obszarem społecznym. Promujemy społeczną odpowiedzialność i promujemy solidarność społeczną. Myślę, że one w dzisiejszych czasach mają szczególne znaczenie i szczególną wartość. Zwykle zapraszaliśmy naszych przyjaciół i uczestników kongresu do różnych aktywności. W poprzednich latach biegaliśmy, chodziliśmy, jeździliśmy na rowerach. W tym roku malujemy. Mamy piękną, wielką kolorowankę, która odzwierciedla miasto, ale pokazuje też elementy takie ekologiczne, bo naszym partnerem jest Auron Polska Energia. Mamy elementy drogi, bo stale eksport autostrada Małopolska, no i oczywiście dzieci, czyli Domania Ostrów. I każdy uczestnik, który przyjdzie na nasze stoisko, wylosuje na kole fortuny kolor, mazek, którym może zakolorować kawałeczek tej kolorowanki, przyłoży się w ten sposób do wsparcia dzieciaków, ponieważ partnerzy główni za każdą taką aktywność przekazują 100 zł dla podopiecznych Domania Ostrów. Więc można w łatwy i przyjemny sposób, przerywając może tą oficjalną tutaj formułę, zmalować coś dobrego dla dzieciaków. W ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywającego się w Katowicach w dniach 24-26 kwietnia poza licznymi prelekcjami i panelami dyskusyjnymi miały miejsce także uroczystości wręczenia nagród. Na gali Top Inwestycje Komunalne wyróżniono aż 3 projekty zrealizowane w województwie śląskim. Samorządowcy odebrali nagrody za przebudowę i modernizację planetarium Śląski Park Nauki w Chorzowie, budowę ArcelorMittal Park w Sosnowcu oraz rewitalizację zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku. Wśród tegorocznych laureatów Top Inwestycji są także te ze Śląska, tutaj od nas, których jesteśmy naprawdę dumni, ale przede wszystkim jest to podkreślenie zaangażowania samorządu w realizację projektów, często przy wykorzystaniu środków unijnych, ale także budżetowych, własnych, przy pozyskiwaniu tych środków. Zawsze towarzyszy dużo emocji, a realizacja inwestycji jest spełnieniem części marzeń, ale też w dużej części przede wszystkim oczekiwań mieszkańców. I tak bez wątpienia jest w tegorocznej edycji, gdzie wygrały te najlepsze, najciekawsze, które godne są naśladowania, a bardzo cieszy to, że autorzy, czy ci, którzy wymyślili, czy zrealizowali te najlepsze inwestycje, zawitali do Katowic. Tegoroczna edycja jest trochę bardziej wokalna niż dotychczas, bo zawsze się koncentrowaliśmy głównie na instrumentalistach, a teraz jest wyjątkowo dużo wokalistek. I to też jest symptomatyczne, że to są kobiety przede wszystkim, bo jednak nasz festiwal jest bardzo skoncentrowany na tym, żeby właśnie było jak najwięcej pań na jazzowej scenie. I właściwie mamy tylko jeden skład męski
I ta edycja jeszcze różni się od innych tym, że mamy bardzo dużo projektów wspólnych z innymi festiwalami, z innymi miejscami, z Estonią, z Portugalią, z Macedonią Północną, na zasadzie wymiany. Czyli nasi artyści katowiccy byli albo będą w tych miejscach, a artyści z tych krajów przyjeżdżają do nas i właściwie to dzięki tym wspólnym staraniom ta edycja się udała. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.